Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam do piątego odcinka z Sióstr Avalornu Total War Warhammer 3, seria odcinkowa. Ostatnio podbiliśmy te miasto od Cylostry, te podstawowe, te główne, jakby można tutaj nazwać. Tutaj widzę, że jest jedna armia, druga armia. Wydaje mi się, że Cylostra jest w drodze do nas. Miałem wybrać od razu właśnie wyzwanie dla Dajta, żeby mieć więcej właśnie szansy na zdobycie tych dodatkowych punktów. O, tutaj też dosyć fajne te rzeczy są do wybrania i tu by trzeba się nad tym zastanowić, okej. Okay. W następnych punktach musimy to tam raczej wybrać. Teraz tak, no tutaj już mam jakby turę ukończoną, tutaj Morathi będzie do nas, chyba się chciała dobrać. Też fajnie byłoby zrobić to. Dosyć łatwe do zrobienia to zadanie. Martwię się tylko o to, może jeszcze te artefakty byśmy rozdali, bo chyba coś możemy tam rozdać. Naszej czarodziejce obrona może być. No, talizman też możemy jej dorzucić, a temu łucznikowi damy armor. Musimy mieć tą kuźnię tutaj zrobioną. Dobra, na razie pójdziemy w garnizon, żeby mieć dosyć potężny. Choć i tak zdobyć to drzewo, no, bardzo ciężko jest dla przeciwnika. A jeśli chodzi o obronę, ja mam dosyć duże doświadczenie w obronie miasta. Rzadko kiedy straciłem jakieś tam miasto. Mogliśmy jeszcze zobaczyć dyplomację, jak wygląda, czy tam się coś nie pozmieniało. Bo wydaje mi się, że chyba z Orionem mogliśmy się dogadywać. Dobra, ten leci tutaj, widzę, do nas. Przydałoby się tutaj drugą armię podrzucić, tylko że... Jest to trochę ryzykowne z tego powodu, że no ta Morathi, nie wiem, jak tutaj się będzie zaopatrywać na nas. Ale sądzę, że na jednym mieście my tutaj długo nie pojedziemy. No właśnie, to Cylostra się czai. I tak, na Cylostrę to ja bym zrobił w ogóle zasadzkę najlepiej. Bo ta zasadzka może się dla nas źle skończyć. Ona ma dosyć ładną tą armię. Czy my to się obronimy? Kurde, nie mam za bardzo kasy, żeby to jakoś szaleć. A jeżeli tutaj podlecimy i zablokujemy ich, zawsze byśmy mogli jeszcze zrobić inną rzecz. Możemy sprzedać komuś to miasto. Bo sądzę, że możemy go nie obronić. Polana. Czy oni tu nie mają takich za specjalnie mocnych jednostek? Dobra, no spróbujemy obronić najwyżej to miasto. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No zaraz będziemy mieli pewnie bardzo dużą bitwę. Spróbujemy obronić to miasto. Może, znaczy, no, miasto. To nawet nie jest miasto, to będzie taka delikatnie, bym powiedział, osada raczej. Dobra, zasadzka wskoczyła dobrze, tylko straty mnie tutaj niezbyt interesują. Są bardzo duże. Więc zdecydowanie stoczymy tą bitwę. Nie wiem, czy komuś sztandar wydałem. Tak, mają tutaj sztandar, okej. Okay. No same jednostki strzelające mają, więc trzeba je bardzo szybko zneutralizować. Na pewno na Morgule trzeba uważać, bo są w miarę szybkie. Te syreny, okej. Okay. No jeszcze pieski jedne mają i działo. No działo musimy uważać, żeby nie ustawić się za bardzo w linii, no bo nas bardzo przetrzepią tym działem. Szkoda, że tutaj te zielone bardziej nie sięga na tą stronę. Musimy dobrze te jednostki tutaj rozłożyć. Cylostrę byłoby fajnie szybko skasować. Ona w ogóle ma duży poziom już. Dobra, proponuję tutaj dać driady. Musimy uważać na te działo, tak jak mówiłem. Więc będziemy się starać tutaj ich obijać. Orła najwyżej puścimy na to działo. No, puścimy orła, to tam zablokuje. Na pewno tak byśmy dali. I dalibyśmy tak. Proponuję tutaj ich bardziej rozciągnąć. Będziemy mieć jeszcze jakichś łuczników. Dobra. Oni jak się obrócą, to będą mieli dosyć spory ten zasięg. Tutaj warto byłoby się trochę dalej ustawić.
Okej, tu możemy zostawić tego łucznika Driady też w razie co. Jest nasza reszta łuczników, okej, tutaj. Okej, naszą czarodziejkę warto dać do przodu. No dobra, chyba tyle. Wszystkie jednostki tutaj są przygotowane. Możemy w sumie tutaj orła też przyzwać. Dobra, działa, już mają zablokowane, więc spoko. Tych morguli trzeba się jak najszybciej tutaj pozbyć. Dobra, proponuję, żeby łucznicy tutaj więcej ogarnęli, bo oni nam będą tutaj uciekać. Dobra, trochę za bardzo te jednostki tutaj rzuciłem, ale... Moglibyśmy nawet tutaj nawet nich bardziej uderzyć. Dobra. Proponuję tutaj właśnie tych łuczników zająć się nimi. Dobra, ta bohaterka, widzę, mu się wycofała, więc... Któryś łucznik tutaj nie strzela w ogóle? Kurde, ta nasza bohaterka, jak tu dostaje łomot straszny. Dobra, musimy tych łuczników tutaj przerzucić. No dobra, trochę tak dziko tu wyszło to wszystko. Jeszcze jedne orły dostały mega. Dobra, ale już się sypią, więc luz. W sumie posypała się prawie cała ta armia, jedynie Sylostra chyba przeżyła, nie? No i te syreny razem z nią uciekły, ale tam pół biedy. No nasz bohater bardzo dostał łomot. No jeśli chodzi o Jastrzębia, to tam Jastrzębiem nie ma co się za specjalnie przejmować. Na pewno wyczerpanie nam chyba go wybije. Nie wiem co z bohaterem, ale szczerze powiedziawszy ten bohater jest... Aby. O. Haha, szlachetna porażka, no na pewno. Dobrze, w takim razie nie wezmą nam garnizonu, więc to jest duży plus. Minus jest taki, że ona sobie odrodziła, znaczy przeżyła trochę tę armię. Ale dużym plusem jest to, że ona nie ucieknie, więc musi z nami tu walczyć. Dodatkowo posiłki wejdą nam na plecy, ale... Chyba damy radę ogarnąć te posiłki w dosyć dobrym stylu. Tak, sądziłem. Będziemy mogli bardzo dobrze łuczników tutaj ustawić.
Więc oni ich tutaj bardzo pobijają. Dobra, on ma, widzę, jakieś pieski. Więc proponuję, żeby on sobie tu tam ogarnął, jak tam se chce. A tego może gdzieś tam schowamy. Weźmy tą armię. Dobra, tu musimy jeszcze trzymać te plecy. Wiadomo, plecy się ma jedne, ale... Okej. Driady możemy tu zostawić na razie. Ewentualnie tu możemy je schować, niech będą. Te możemy dać... To my możemy tutaj je dać. A mam jeszcze jednych łuczników, okej. Nie wiem, czy tych nie lepiej byłoby do góry ustawić, ale... Wiecie co? Zrobimy inaczej. Przyblokujemy ich po prostu. Ewentualnie możemy zostawić te dwa oddziały z tej strony. Kurs, to jest jedynie problem, że tak krzywo jest, będzie ciężko umieścić to. To się nad jednostek nie da ustawić, bo jest tak krzywo. No nie da się tu inaczej tych jednostek ustawić. Dobra, tu się Cylostra powoli zbliża. Nim ona się tutaj zbliży, to... Dobra, tutaj ich ładnie teraz wybijemy. Dobra, wykończyć ich tam. Dobra, jak tutaj sytuacja? No nie mają tutaj szans. Dobra, tu będzie problemem jedynie ten bohater. O, ta Cylostra tu mega mocno ich ciśnie. Just rock!
Ale nie, no nie mają tutaj szans w ogóle. Kurde, trzyma się ta Cylostra tutaj. O nie, nasza czarodziejka. Kurde, ta jej kawaleria. Bohatera trzeba by skasować stąd. No masakra, trzyma się tutaj mega. No bo tu potwory jeszcze są, dobra. Dobra, Morgule leżą. Kurde, nie mamy co tutaj rzucić na nich. Jak tam nasi? Nasi się tak średnio trzymają. No ale tam pokazywało, że przegramy w ogóle, więc... No rozmicia dosyć spora. No ta Cylostra tutaj ciśnie ostro. O, ta jej kawaleria jest przerąbana. Co to jeszcze te syreny się trzymają? Masakra. Takie straty. Dawno takich nie miałem. Ale strzeżona straciła teraz w sumie wszystkie prawie armię. Ona już nic nie ma. Powinienem ją wyciągnąć i ją rozstrzelać tak naprawdę. No właśnie. Teraz się zaczęła sypać. No, 23 level ma, no to jest dla mnie nieporozumienie, że ona jest taka w sumie mocna. No, kurde, dużo wycięła. Ona i te syreny nacięły najwięcej tych jednostek. Myślałem, że szybciej mi tam na dole zejdzie, a ona tak szybko tutaj nie doleci, ale szybka jest, no. Na takim krawie tak szybko popierdzielać, no, powiem wam, jestem w szoku. Dobra, nie no, musimy regnąć armię. Straciliśmy tego orła i możemy stracić bohaterkę, coś tak czuję. Bo nas wyczerpanie wybije po prostu. A zobaczymy. A coś tak czuję, że ona... A nie, wytrzymała, okej. Okay. To jesteśmy na luzie. Ona już tu nie ma armii żadnej.
Jeszcze możemy teraz taki mocny regiment sobie zrekrutować. A Morati mnie tutaj trochę martwi. Ale to tylko tak trochę, jakoś tak bez przesady. Ale mamy dużo punktów teraz, tym bardziej, że możemy tutaj rytuał odprawić. Odpraw rytuał. Teraz musimy bronić drzewo przed atakami. A my możemy w ogóle takie dosyć mocne jednostki zrekrutować. Dobra, teraz tak, ja bym na pewno uderzył może w... to? No, w utrzymanie trochę. No, te jednostki do tanich nie należą na pewno. Pewność, prędkość. W sumie dobra jest ta klątwa. No, ma bardzo dobre takie właśnie debufujące rzeczy. Weźmiemy sobie łuczników, bo mi się gdzieś tam nimi wygodniej raczej gra. Aha, bo tutaj spaczanie już zjechało nisko, okej. To luz. Teraz toż pójdzie z górki. O, szansa na powodzenie zasadzki. To zdecydowanie. Dobra, proponuję zająć im teraz to miasto. O kurde. No trochę mamy obitych tych bohaterów. Ale to jest zwykła ta, nie? To nie jest miasto przecież. Machiny nie są. A nie, no to jest miasto. Dobra, stoczmy to. Brakuje mi takiego krwistego czarodzieja, który po prostu by wysadził tą pół armii, jak się zbierze. Tego trochę brakuje, ale damy radę. Choć tutaj jest bardzo dużo tych. Ach, no. Ci to są przesrani, wam powiem. Ta moździerz to tam, ja wiem, się szybko zablokuje w razie co jastrzębiami. No chyba, że będą bardzo jej bronić i to będzie tutaj trochę więcej problemu. Ale damy radę. A tutaj jakby murów nie było. Jak tu nie ma murów, to lajtowo. Nie no, są mury. A to takie mury. Najlepiej byłoby tutaj się wbić przez środek. No, tak zrobimy. Całą armię puścimy z tej strony i niech leci. Dobra, proponuję tą górę tam od razu zajmować. Gdzie on ten moździerz schował? Chleba daleko. Dobra, tam już są wybici. A, dawać, dawać tam. Dobra,
Mam jakieś śmieszne posiłki idą, ale to raczej nie ma co się nimi przejmować. Możemy tutaj ich trochę osłabić tych morali. Dobra, to już mamy zdobyte, to możemy lecieć tutaj do przodu. Dobra, driady już tu lecą, więc spoko. Tu jakieś posiłki śmieszne idą. A, tu już jest sprzątnięte. Nie wiem, gdzie on tam był, w ogóle tutaj schował. Tam jest chyba. A. Łucznicy już chyba lecą też, nie? Dobra, tu jest zajęte już tak samo. A już to przejmujemy i w sumie finito jest. To już przejęte? A, już przejęli, okej. Okay. No, tu już moździerz dobrany. A, tu już jest finito. O, spowolnienie, celność, wszystko wybite mają. A, już finito. Straciliśmy w ogóle jakąś armię za specjalnie. No, 68. Kurde, no powiem wam całą armię. Spoko. Teraz sobie wyrogamy armię tutaj. Zbudujemy sobie na do tempo regeneracji armii. Tutaj na bohaterze będziemy już wybierać też to poruszanie się po mapie plus regenerację armii. Będziemy raczej w tamte bonusy lecieli. I co? No, szybko to pójdzie. Zobaczycie. Dziwne, że ten bohater jeszcze tutaj żyje, ale no dobra. Kurda, tu było tyle pieniędzy do zgarnięcia. Zapomniałem artefakty ulepszyć najpierw. To mój błąd akurat dosyć spory. Nasz łucznik. Aprz. Niech mu rośnie ta siła pocisków. Co my tutaj możemy najlepiej ulepszyć? Wejdźmy sobie do tej kuźni naszej. O kurczę, tu jest bardzo dużo amunicji. Tempo, ale to może nie, to może tu? O, to. Orly Wook, o tak. O, kasy mamy sporo, trzeba przyznać. 14 tur teraz tam ulepszenie tego drzewa. A właśnie, mieliśmy zobaczyć, czy ktoś z nami nie chce się dogadywać. A my mamy z nim umowę. Okej. A ci? Dobra, to jeszcze za mało jest tej perswazji, żeby się tam dogadywać. A właśnie, my tutaj ulepszaliśmy te drzewo. A my tego nie ulepszamy, kurczę. No dobra, no jak będziemy mieć zaraz kasę, to ulepszymy. Dobra, możemy, wydaje mi się, puścić tą turę. Kurde, z tą Morati z jednej strony ja bym się dogadał, bo nie jest mi to na rękę, żeby z nią walczyć. A
No, topielcy już są oczywiście układ pokojowy. Oni już nie mają tu szans. Stracili tak naprawdę całą armię w ciągu 30 minut. Nadciąga inwazja. Ja wiem, że nadciąga. Tutaj inwazja będzie tutaj faktycznie mocna. Dobra, to możemy chyba plądrować tak do zera. Kurde, skąd on takie straty liczy? No, ale tutaj się i tak wraca na nasz teren, więc luz. Tu jest, nie no, duże spaczenie tutaj jest. Dobra, tu możemy ulepszać te nasze drzewko. Tutaj wypadałoby jakąś armię zrekrutować. Chyba nie dało podejrzeć, pamiętam, tych armii. Przynieść tu siebie, spróbować się zasadzić. Możemy się spróbować zasadzić, ale... możemy. To skaweni tylko. Odporność fizyczna. No, kasa się przyda. To nasza armia tak się obiła bardzo, ale... Dobrze. Co to mamy za jakieś tańce, hulańce? Dobra, na razie jest dobrze. Możemy chyba puścić tą turę. Armia bardzo dobrze sobie radzi. Najlepiej byłoby zrobić tak, dogadać się tutaj z Malekitem, ewentualnie z elfami, choć oni mają bardzo zarobkowe miasta, więc ich z jednej strony opłacałoby się zniszczyć. A poza tym zyskalibyśmy tutaj dogadywanie się z tymi elfami, którymi nie mamy żadnej awersji. Gdzie ten skaven niby jest? Nie no, nie będę się dogadał z skavenem, który jako tako nie istnieje. A tutaj idzie kosiarz. No to niech kosiarz zaatakuje, no. Dobra, widzę, że tam dwie armie zbiera chłopak. Tutaj co my możemy zrobić? Tu się buduje garnizon, spoko. Tu i tak jest bardzo fajny garnizon. Idealne do obrony. No tutaj idzie dosyć mocna ta armia nawet. Kosiarz. Możemy naprawić to. No tu na razie nic więcej nie robimy. O, tam Morati też będzie, a czy tam też będzie czas kasować. Najwyżej skasujemy wszystkich stąd i tyle. Zrobimy same ruiny dookoła i niech się dzieje, wola Boża. Dobra, moi drodzy, kończymy już ten odcinek, bo czeka nas na kolejnym odcinku duża bitwa z skavenami. Więc tak jak mówiłem, robimy 30-40 minut odcinki, to będzie takie najbardziej odpowiednie. A jak będzie walka ze skavenami, sądzę, że z 10-15 minut może zejść, bo to jest jednak bohater poboczny. Choć tam ma bardzo fajne czary, ale skaveni, jak wiecie, to skaveni, z nimi nigdy nic nie wiadomo. Dzięki mega za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Cześć!